daj się zwyciężyć złu, ale zło dobre zwycięży. Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko był wsparciem dla wielu ludzi, dla naszego narodu. Jest to piękny widok, że jest tyle osób, które po prostu o księdzu Jerzym pamiętają. Tam, gdzie się on pojawiał, tam była prawa wolności. W kościele jest polskość, w kościele jest patriotyzm. Marsz papieski, który przeszedł gdzieś ulicami Warszawy, był pięknym symbolem naszej pamięci i wdzięczności. Dobry wieczór, Edyta Lewandowska. Witam Państwa sprzed świątyni, która była domem księdza Jerzego Popiełuszki i schronieniem wolnych Polaków w czasach terroru komunistycznego. Zapraszam na główny program informacyjny Republiki, która dziś jest domem wolnego słowa. Polacy są silni swoją wiarą i miłością do ojczyzny. Dziś, tak jak przed 40 laty, pragniemy wolności, praworządności, poczucia bezpieczeństwa i jedności. Do Warszawy przyjechali dziś ludzie z całego kraju, by oddać hołd wielkim patriotom, których poświęcenie i determinacja zmieniły losy naszego kraju i, co trzeba podkreślić, także historię Europy. Łączymy się z Michałem Gwardyńskim, który obserwował dzisiejszy marsz i rozmawiał z jego uczestnikami. Witaj, Michale. Tłumy Polaków przemaszerowały dziś ulicami Warszawy, aby oddać hołd w 40. rocznicę bestialskiego morderstwa błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, a także świętemu Janowi Pawłowi II oraz prymasowi tysiąclecia, kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu. Narodowy Marsz Papieski w Warszawie i setki tysięcy ludzi z każdego zakątka Polski, z wielu miejsc na świecie i z różnymi intencjami. Z pod Warszawy. I z Nowego Targu. I'm from the United States, from Chicago. Czeladź Siemianowice, głównie z tej miejscowości. Cały autokar. Ja jestem z Gdańska. Pokazać swoją miłość do Pana Boga, do ojczyzny, do świętego Jana Pawła II i do księdza Jerzego Popiełuszki błogosławionego. Papież też był góralem. Też był góralem, zgadza się, jesteśmy z tego dumni. Przyjechali do świętego Jana Pawła II i błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki w 40. rocznicę męczeńskiej śmierci kapelana Solidarności. Przyjechałem głównie uczcić pamięć o księdze Popiełuszko, o tym, jak go zamordowano. Był wsparciem dla wielu ludzi, dla naszego narodu w ciężkim okresie naszej historii. A jeżeli nie będziemy z kościołem i tego kościoła nie będzie bronić, to nie będzie Polski. Trzeba uczcić pamięć księdza Jerzego. Marsz ruszył z krakowskiego przedmieścia ulicami Warszawy w kierunku sanktuarium błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Są takimi autorytetami, bohaterami. Tam, gdzie się ksiądz Jerzy pojawiał, czy w świętej Brygidzie, czy w Bydgoszczy, tam, gdzie się on pojawiał, tam była enklawa wolności. Obaj wielcy Polacy są symbolami walki o wolność, wzorami najlepszych postaw i cnót. Wzorem dla nas i będą. To jest nasze pokolenie, Jana Pawła II, jesteśmy z tego dumni. Zwieńczeniem marszu była uroczysta msza święta w kościele świętego Stanisława Kostki. Prezydent Andrzej Duda złożył kwiaty na grobie męczennika. W 1989 roku wolni Polacy zwyciężyli. To dzięki tamtemu wysiłkowi tamtego pokolenia, pokolenia księdza Jerzego, mamy dzisiaj wolną Polskę od 35 lat, w której możemy żyć. Ksiądz Jerzy Popiełuszko to niezłomny kapelan Solidarności. Nauczał, by zło dobrem zwyciężać. Te słowa były i są silniejsze niż niejeden karabin i czołg. Dawały ludziom nadzieję w mrocznych czasach komunizmu. Te przemówienia były, ja nawet nie potrafię tego dokładnie ująć słowa, ale one były fascynujące. One rzeczywiście robiły na tych, którzy
słuchali bezpośrednio, a ja do tych, jakich należałem, ogromne wrażenie. Tak jak i ojciec święty Jan Paweł II, mówili po prostu od serca i ludzie to od razu uważali, że to jest do nich i to do nich dociera. Tacy ludzie jak pan już nie mieli szansy go znać, pamiętać, tak? A słyszymy jego głos, słyszymy jego nauki i ona potrafi dziesiątki tysięcy ludzi sprowadzić, zjednoczyć, doprowadzić do tego, że śpiewają właśnie rotę albo że się wspólnie modlą. Niestety nie zabrakło prowokacji, zatrzymania i szczegółowe kontrole autokarów jadących na marsz. Co najmniej niezrozumiała wydaje się też decyzja o remoncie linii stacji metra w Warszawie. Tysiące ludzi przyjeżdżają do Warszawy, a ale prezydent Warszawy akurat zamyka wtedy metro i robi remont. Jan Paweł II zajmuje ważne miejsce w sercach wielu pokoleń Polaków. To jest papież na pewno, wiesz, no mojego pokolenia, ale to jest papież jest bliski wszystkim w Polsce. Marsz przeszedł w spokojnej atmosferze, co nie może dziwić, bo zgromadzonych jednoczyła miłość do ojczyzny, o której pięknie świadczyli swoim życiem. Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko i święty Jan Paweł II. Łukasz Żmuda, Republika. Zawierzył życie Bogu i poświęcił ojczyźnie. Przede wszystkim był kapłanem, ale przy tym wielkim patriotą. Niósł wsparcie ludziom, którzy chcieli żyć w wolnym kraju. Wiedział, że komunizm jest złem, a terror władzy niszczy ludzi i otwarcie o tym mówił. Pragnął pokojowego przełomu. Zło dobrem zwycięża i stało się tak silnym orężem, że obudzonych przez niego, zainspirowanych przez księdza Jerzego ludzi nie był już w stanie powstrzymać żaden reżim. Dawid Helsner. Nie daj się złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Na tych słowach świętego Pawła błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko oparł swoją duszpasterską posługę. Taka była też postawa kapłana. Każdego człowieka uważał za wartościowego i przede wszystkim szukał w nim dobra. On przeciwstawiał się złu, przeciwstawiał się systemowi, ale w sposób pokojowy, tak jak uczyła Ewangelia, ale też solidarność, to była idea solidarności. Uniwersalność nauczania księdza Jerzego przyciągała zarówno wierzących, jak i niewierzących. Nie uciekał w abstrakcje, ale mówił o konkretnych problemach konkretnych ludzi. To był gigant ducha, ale to nie znaczy też, że on się taki urodził. On się taki stawał, tworzył, przechodził różne próby życiowe. Szczególnie wyraziste były homilie. Jego słowa dawały nadzieję i budowały jedność. Były proste i autentyczne. Nie uznawał kompromisów, choć nie atakował, tylko mówił prawdę. Gdzie jest brak miłości, dobra, tam na jej miejsce chodzi nienawiść i przemoc. Każdy, kto go słuchał, wiedział, że chodziło o władzę i bezduszny system, który łamał ludzi. Komuniści widzieli w nim no właśnie groźnego przeciwnika, nie dlatego, że to był tytan intelektu, tylko dlatego, że to był człowiek, którego powszechnie kochano, bo służył całym sobą, służył przez całe swoje życie kapłańskie. Wielki wpływ na postawę kapłana miała jego mama, Marianna Popiełuszko. Swoje proste życie oparła na ufności Bogu. Wszystko to przekazała synowi, mordercom księdza Jerzego, wybaczyła. Ona zresztą mówiła sama, że najważniejsze to dać dzieciom Boga. Ona uczyła, czym jest życie pełne sensu. W 1987 roku papież Jan Paweł II modlił się przy grobie księdza Jerzego na terenie warszawskiego kościoła świętego Stanisława Kostki. Po beatyfikacji w 2010 roku polskiego męczennika poznał cały świat, a to miejsce nawiedziło ponad 23 miliony ludzi. Przychodzą tu od lat, modląc się w swoich intencjach i dziękując, że prośby zostały wysłuchane. Bywam tu w niedzielę na mszy, przy grobie się modlę i jest to mój taki ukochany patron. Relikwie błogosławionego czczone są na 6 kontynentach. O kapłanie pamięta także 45. prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, który w obecności bratanka księdza Jerzego, Marka Popiełuszki, podpisał i przekazał dokument upamiętniający bohatera. Każdy patriota, każdy miłośnik wolności, każdy student historii i każda osoba uduchowiona, która dąży do zrozumienia, jak ateistyczny komunizm został pokonany w Europie i jak zło jest przezwyciężane przez dobro, powinien pamiętać imię i doceniać nieśmiertelną historię ojca Jerzego Popiełuszki. Dziś, w rocznicę śmierci błogosławionego, obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych.
Chodzi o wszystkich duchownych, którzy na przestrzeni wieków w Polsce właśnie oddali życie za wiarę, za obronę wartości. Święto przypomina też o roli, jaką odegrali duchowni w kształtowaniu postaw patriotycznych. Wśród nich oczywiście ksiądz Jerzy Popiełuszko. Postawa jego charakteryzowała się tym, że no, istnieje jakaś prawda. I tej prawdy trzeba bronić za wszelką cenę. Nie można iść na kompromisy w tym, co jest najważniejsze. Ludziom i systemowi, którzy w brutalny sposób pozbawili go życia, wydawało się, że został unicestwiony, a Polacy zapomną. Stało się odwrotnie. Dziś błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko zwycięża, a świat, Polska i ci wszyscy ludzie. Pamiętają. Dawid Helsner, Republika. Legendarny kapelan Solidarności został zamordowany przez 4. Departament Komunistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Główni mocodawcy tej zbrodni nigdy nie zostali za nią osądzeni. Paweł Błoch. W połowie lat 80. po karnawale Solidarności i stanie wojennym już wszyscy rozumieli, że system komunistyczny chyli się ku upadkowi. Symbolem oporu przeciwko totalitarnej władzy był on, kapelan Solidarności Jerzy Popiełuszko, na którego komuniści wydali wyrok śmierci. On wprost obnażał ten system komunistyczny, dlatego w przyszłości nie miało być miejsca dla księdza Jerzego, dla takich ludzi jak ksiądz Blachnicki. Ksiądz Jerzy 19 października 1984 roku wracał z Bydgoszczy ze spotkania z duszpasterstwem ludzi pracy. W Górsku pod Toruniem jego samochód zatrzymali funkcjonariusze perlowskiej bezpieki, którzy uprowadzili kapłana. Popiełuszko. Popiełuszko. Tak, dziękuję. Proszę otworzyć może jeszcze tą drugą legitymację. Zbrodniarze pobili i związali księdza Jerzego w taki sposób, że każda próba wyprostowania nóg powodowała duszenie. Wzdłuż pleców biegną do szyi. Na koniec pod Włocławkiem jeszcze żyjącego duchownego w worku z kamieniami wrzucili do Wisły. Ubrane w sutannę, zwrócone twarzą w kierunku śluzy, z obciążeniem. 3 listopada odbył się pogrzeb zamordowanego kapłana, który zgromadził od 600 tysięcy do miliona Polaków. To było ostatnie pożegnanie, ale i wielka manifestacja wolności i polskości. Komuniści panicznie bali się reakcji narodu na ten polityczny mord. Twarz czerwonej propagandy Jerzy Urban bestialskie zabójstwo księdza nazwał prowokacją i to wymierzoną w Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą. Nie udało się wzniecić niepokojów w Polsce na tle zabójstwa księdza Popiełuszki, co mogło być celem tej prowokacji. To bezpośredni mordercy księdza Jerzego. Wszyscy usłyszeli wyroki w 1985 roku, jednak były one wyjątkowo niskie. Wszyscy wyszli na wolność przed czasem. Dodatkowo główni mocodawcy tej bestialskiej zbrodni nigdy za nią nie odpowiedzieli. Dawny układ jest tak mocny i był tak mocny, że nie chciał dopuścić do ukarania winnych, to jedno. Drugie, że odkrycie i pokazanie winnych pokazałoby całą deprawację systemu, który odszedł dzięki Bogu. Z upoważnienia prymasa Glempa oskarżycielem posiłkowym w sprawie morderców księdza Jerzego był Jan Olszewski, czyli niezłomny prawnik, który jako jeden z nielicznych w PRL-u zawsze miał odwagę bronić opozycjonistów. O księdzu Jerzym Popiełuszce powiedział tu jeden z oskarżonych, że to był taki kapłan, który nosił krzyż na piersiach, a nienawiść w sercu. I nie może być nic bardziej gorszego, bardziej poniżającego, niż ten zarzut postawiony człowiekowi, który całe swoje życie podporządkował powołaniu kapłańskiemu. Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko to niestety nie jedyny kapłan zamordowany przez komunistyczny reżim. Czerwona bezpieka pozbawiła życia księdza Sylwestra Zycha, księdza Stanisława Suchowolca czy założyciela ruchu Oazy, księdza Franciszka Blachnickiego. Kościół był na dobrą sprawę w latach 80. jedyną taką otwartą przestrzenią, w której można było mówić prawdę. To też nie bardzo i nie do końca, że tak powiem, odpowiadało ówcześnie rządzącym. Wydawałoby się, że w wolnej Polsce przedstawiciele aparatu komunistycznego będą sprawiedliwie na marginesie historii. Tak jednak niestety nie jest. Obecna koalicja rządząca w ponad 700 przypadkach przywróciła przywileje emerytalne dla byłych esbeków. Naprawdę dla mnie te wspomnienia są okropne i o tym naród nasz polski zapomina, wybierając tych, którzy
teraz potrafili tych ludzi, którzy oprawców, którzy mordowali księdza spod tego znaku, którzy zamordowali księdza Popiełuszkę i innych księży, Suchowolca, Zyka, jeszcze przy Magdalence i Okrągłym Stole mordowali Zyka właśnie księdza i Suchowolca. Przecież to są rzeczy, których nie wolno zapomnieć. Chrześcijanie w Polsce w 2024 roku kolejny raz są zmuszeni do głośnego ratowania swojej wiary. Koalicja Donalda Tuska prowadzi politykę opiłowywania katolików. Przejawia się ona zarówno poprzez symboliczne zdejmowanie krzyży w warszawskich urzędach, jak i poprzez siłowe przetrzymywanie księdza Michała Olszewskiego w areszcie wydobywczym. Uwolnić księdza Michała! Uwolnić księdza Michała! Paweł Błoch, Republika. To były potwornie trudne czasy, w których za wiarę w Boga i ojczyznę płaciło się życiem. Władza wprowadziła terror, który miał paraliżować strachem, ale i w tych czasach byli bohaterowie, którzy potrafili upomnieć się o prawo. Prawo nie takie, jak ktoś je sobie rozumie, ale prawo, które stoi siłą swojej praworządności, uczciwości i społecznej zgody, by je respektować. Zasady prawa to pierwsza fundamentalna wartość naszej państwowości i o nie zawsze, niezłomnie i bez względu na cenę, upominał się Jan Olszewski. Już dziś po 20:00 na drugim kanale Republiki niezwykły dokument. Moja sytuacja jest szczególnie trudna. Dziś wieczorem po 20:00 zapraszamy Państwa na nasz nowy cykl Sobotnie Wieczory z Historią. Dziś w 40. rocznicę męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki zobaczą Państwo obraz pod tytułem Moja sytuacja jest szczególnie trudna. Film ten na tegorocznym festiwalu NNW w Gdyni otrzymał główną nagrodę Złotego Opornika. Film jest wyjątkowy pod tym względem, że z jednej strony ukazuje księdza Jerzego Popiełuszkę i proces toruński, ale jednocześnie robi to przez pryzmat mowy obrończej Jana Olszewskiego, pokazując go nie tylko jako wybitnego mecenasa, prawnika, jednego z najbardziej znanych obrońców politycznych, ale także jako człowieka. Pokazuje jego wyjątkowe opanowanie, jego wyjątkową umiejętność niepoddawania się żadnym emocjom. Film pokazuje bardzo dokładnie cały kontekst polityczny i społeczny tamtych wydarzeń. Powstawał przy współudziale, przy pomocy Fundacji Archiwów Jana Olszewskiego i rozmowa z panią prezes tej fundacji, Justyną Błażejowską, poprzedzi emisję filmu. Minęło 40 lat od uprowadzenia i męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Pozostawił nam piękną spuściznę wartości i tożsamości narodowej. Przesłanie odwagi w walce o wolną Polskę. W jakiej sytuacji jest nasza ojczyzna w 2024 roku? Dlaczego demokracja znów zyskuje przymiotnik, a władza wykonuje swoje uprawnienia siłą? I dlaczego Kościół i katolików próbuje się marginalizować, opiłowywać i brukać? O tym Adrian Borecki. Nie można stwarzać fikcji wolności, która rzekomo człowieka wyzwala, a właściwie go zniewala i znieprawia. Ta homilia świętego Jana Pawła II po ponad 33 latach cały czas jest aktualna. A teraz wmawia nam się, że demokracja istnieje, a tak naprawdę mamy usta zamykane, jeżeli pozwolimy, aby ta mowa nienawiści została wprowadzona, to już całkowicie nie będziemy mogli nic sensownego z prawdy przekazywać. Za komuny były dekrety i była demokracja ludowa. Teraz znów mamy dekrety i demokrację, ale nie ludową, a walczącą. No tak jak nie było demokracji ludowej, nie ma demokracji przymotnikowej. Tak? Jeżeli jest demokracja z jakimś przymotnikiem, to nie jest demokracja, to jest reżim po prostu. A pytał pan jeszcze o dekret. Dekret to pamiętam, że Bierut wprowadzał dekrety. Taki jest znany, słynny dekret Bieruta, więc no mamy... Teraz są dekrety Tuska. Tak, teraz mamy dekrety Tuska, drugiego Bieruta. Na msze za ojczyznę odprawiane przez błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę przychodziły tłumy. Dziś w 40. rocznicę jego śmierci ponownie tłumy wsłuchiwały się w słowa kapelana Solidarności. Musimy nauczyć się odróżniać kłamstwo od prawdy. Nie jest to łatwe,
czasach, w których żyjemy, nie jest łatwe, gdy katolikowi nie tylko zabrania się zwalczać poglądy przeciwnika, lecz po prostu nie wolno mu bronić przekonań jego własnych czy przekonań ogólnoludzkich wobec napaści, choćby najbardziej oszczerczych i krzywdzących. Nie wolno mu prostować fałszów, które inni mają pełną swobodę głosić i rozszerzać bezkarnie. Dlatego tak ważna jest teraz walka o prawdę, bo kierunek obrany przez obecną władzę za bardzo przypomina to, co Polska przeżywała przez ponad 40 lat po zakończeniu II wojny światowej. To zmierza w kierunku takiego zabierania jednak jakiejś wolności. To, co właśnie się dzieje chociażby z Telewizją Republika, że nie są dziennikarze wpuszczani na konferencje, więc ten układ medialny starają się tak, żeby był zamknięty, więc wydaje mi się, że niestety pod pozorami właśnie głoszenia wolności, to ta wolność jest jednak jakoś tam ograniczana. Ograniczana jest wolność chrześcijan, których chce się opiłowywać, by, jak mówił Sławomir Nitras, nigdy nie podnieśli głowy. Przecież słyszymy na co dzień zdejmowanie krzyży. Ja jestem akurat z Lublina. U nas też się to odbywa. Nasz nowy prezydent też zarządził w urzędzie miejskim zdjęcie krzyża. Należy więc zdać sobie sprawę z nieprawidłowości i krzywdy, jaką czyni się naszemu narodowi, zdecydowanej większości chrześcijańskiemu, gdy urzędowo ateizuje się go za pieniądze wypracowane również i przez chrześcijan, gdy niszczy się w duszach dzieci i młodzieży te wartości chrześcijańskie, które wszczepiali im od kolebki rodzice. Poprzednia władza komunistyczna tępiła właśnie działanie propolskie, katolickie. Także przyszedłem tutaj, żeby stawiać opór takim działaniom. Krzyże się zdejmuje, katolicy są wyśmiewani w tym momencie, są czymś takim gorszym. Czymś gorszym staje się tradycyjny model rodziny. Boli mnie właśnie to, że bardzo duże są ataki w rodzinę i że rodzina jak gdyby zaczyna upadać. I gdy nie będziemy mieli tych wartości, które są przekazywane w rodzinach, nie będzie narodu. I to mnie bardzo boli. Chcę, żebyśmy się jednoczyli właśnie wokół tych wartości, które są ponadczasowe. Rodzina, wiara, Bóg, honor, ojczyzna. Nie będzie niebiec, struna twarz. Za komuny polski kościół miał wielkich pasterzy, świętego Jana Pawła II, błogosławianego księdza Jerzego, czy błogosławianego prymasa Stefana Wyszyńskiego. To oni byli głosicielami prawdy i wolności, kiedy polskie władze tę prawdę i wolność chciały zniszczyć. Uczestnicy Narodowego Marszu Papieskiego liczą, że dziś głos Kościoła w Polsce będzie bardziej słyszalny. Oczekiwałaby pani większej reakcji, głośniejszego głosu Kościoła w walce o tę wolność? Myślę, że tak. Mało tego głosu słychać w tej chwili, choćby w obronie księdza Olszewskiego. Także żądałabym jakiegoś stanowczego głosu w tej sprawie. Kościół jest zbyt milczący, zbyt skryty i moim zdaniem powinien wyjść bardziej ku ludziom. Są jakieś takie listy do wiernych, natomiast te listy nie wykazują jak gdyby takiego zaangażowania episkopatu w te sprawy. Zaangażowania takiego, jakie miał święty Jan Paweł II, który przecież też stał się celem ataku tych, którzy obecnie próbują kształtować kłamliwą rzeczywistość w Polsce. To jest moja matka ta ziemia, to jest moja matka ta ojczyzna, to są moi bracia i siostry i zrozumcie wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw, zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić, nie mogą mnie nie boleć. Was też powinny boleć. Mijają lata, a dziedzictwo Ojca Świętego czy błogosławianego księdza Jerzego wciąż poruszają miliony. Dzisiaj też by się bardzo przydali? Zdecydowanie dziś ich nauka jest bardzo potrzebna i bardzo aktualna. Widzimy, co się dzieje, że są duże zagrożenia na poziomie edukacji, na różnych, wielu różnych poziomach, więc przypominanie
ich słów, ich nauki jest w dzisiejszych czasach bardzo, bardzo istotne. Jesteśmy w większości pokoleniem Jana Pawła II. Odnówmy w sobie pewną siłę takiej walki, bo przecież historia uczy nas, że jesteśmy niestety w strefie zgniotu i należałoby jednak wykazywać się większym patriotyzmem. Ja apeluję do wszystkich, żeby jednak trochę ruszyli się. Bo zło dobrem trzeba zwyciężać, a w tym przypadku dobrem jest walka o prawdziwą wolność i prawdziwą demokrację. Adrian Borecki, Republika. A teraz Stany Zjednoczone i choć w tej kampanii Donald Trump i Kamala Harris prowadzą Amerykę w różnych kierunkach, to wczorajszej nocy spotkali się w tym samym miejscu, w Michigan. To jeden ze stanów, w którym wyborcy wciąż wahają się, na kogo zagłosować. Republikanin przedstawił swoją wizję bezpiecznej Ameryki. Zdaniem Kamali Harris najważniejsze są prawa kobiet czy imigrantów. Amerykanie mają coraz mniej czasu na dokonanie wyboru. Marcin Szewczak. Well, thank you everybody. Dwie wizje Ameryki w jednym czasie i w jednym stanie. To możliwe tylko w kampanii prezydenckiej za oceanem. Do wyborców z Michigan przyjechali Kamala Harris i Donald Trump, by przekonywać do siebie mieszkańców. Jestem przerażona, bo wynik jest wyrównany, a stawka wysoka. Jeśli wygra druga strona, to będzie katastrofa. Wszyscy są gotowi na zmianę. Nie możemy sobie pozwolić na kolejne 4 lata z demokratami. Detroit. Donald Trump mówił o Ameryce, która znów ma być wielką, ze szczelną granicą i bezpiecznymi ulicami miast, wolnymi od terroru nielegalnych imigrantów, z rozkręconą gospodarką. To miejsce ma wielki potencjał, ale Kamala i demokraci zniszczyli tu gospodarkę. Teraz stoję tu przed wami, żeby powiedzieć, że jeśli zostanę wybrany, do końca mojej kadencji ludzie będą mówili o cudzie w stanie Michigan, o odrodzeniu Detroit. Podczas przemówienia Donald Trump miał poważny problem z mikrofonem, który przestał działać na 20 minut. Ale to nie popsuło republikaninowi dobrego humoru. Nie zapłacę za to badziewie. Nie zapłacę i wiecie co? Demokraci zaraz napiszą, że Trump nie płaci swoim pracownikom. Kamala Harris próbowała wmówić wyborcom, że nie ma dziś nic ważniejszego niż prawa kobiet, mniejszości i imigrantów. Demokratka odcinała się też od polityki Joe Bidena, mimo że od 4 lat jest wiceprezydentem. W tych wyborach wszyscy poniesiemy konsekwencje naszych decyzji, bo wybieramy między dwiema wizjami Ameryki, ale tylko ta proponowana przeze mnie gwarantuje prawdziwą wolność dla obywateli. Michigan to jeden z 7 tak zwanych wahających się stanów, w których wyborcy jeszcze nie przechylili szali zwycięstwa na żadną ze stron. Dziś sondaże pokazują tu remis 48-48, mimo że jeszcze 3 tygodnie temu demokratka prowadziła 3 punktami procentowymi. Teraz walka zaczyna się od nowa. Trzeba pamiętać, że Donald Trump jest raczej niedoszacowany w sondażach, zwłaszcza wśród czarnoskórych wyborców. A to może mieć ogromne przełożenie na wyniki, zwłaszcza w wahających się stanach. Poparcie dla Kamali Harris szuka Barack Obama, ale na razie przynosi to więcej szkody niż pożytku. Rozumiem, że przez ostatnie lata ucierpiały rodzinne budżety. Rozumiem, że ucierpiały aspiracje wielu rodzin. Rozumiem, że wzrosły ceny i upadały biznesy. Nie rozumiem tylko, dlaczego ludzie uważają, że wszystko to naprawi Donald Trump. Może dlatego, że przez ostatnie 4 lata to demokraci byli u władzy. Miliarder i wynalazca Elon Musk uważa, że jedynym ratunkiem dla Ameryki jest prezydentura Donalda Trumpa. Te wybory zdecydują o losie Ameryki, a co za tym idzie, także o losie zachodniej cywilizacji. Donald Trump stawia na gospodarkę, bezpieczeństwo i rodzinę. Kamala Harris na tematy zastępcze. Spór o Amerykę rozstrzygnie się 5 listopada. Marcin Szewczak, Republika. Prezydent Ukrainy przedstawił zachodnim sojusznikom plan poparcia dla swojego kraju i przede wszystkim plan zwycięstwa nad Rosją. Propozycja składa się z 5 punktów i 3 niejawnych załączników. O tych ostatnich miała nie zostać poinformowana Polska. Dlaczego? Odpowiedź niestety może być bardzo prosta. Nasz kraj szybko traci wypracowaną przez ostatnie lata pozycję międzynarodową. O szczegółach Maksymilian Maszenda.
To plan, który Wołodymyr Zełenski przedstawił zachodnim sojusznikom. Plan zakończenia wojny i zwycięstwa Ukrainy. Albo my powinni mieć jakiś alians. Albo przywrócimy broń atomową, która będzie dla nas pewną ochroną, albo powinniśmy należeć do jakiegoś sojuszu. A poza NATO nie ma dziś skuteczniejszych sojuszy. Prezydent Ukrainy podkreślił, że naturalnym wyborem dla jego kraju jest nie broń, ale sojusz gwarantujący bezpieczeństwo. Nie dopuści ni przy jakich obstojeniach. Putin jego słowa nazwał prowokacją. Rosja w żadnym wypadku nie pozwoli Ukrainie na stworzenie broni nuklearnej. Każdy krok Ukrainy w tym kierunku spotka się z odpowiednią reakcją. Ukraina od dłuższego czasu naciska na zachodnich sojuszników w sprawie członkostwa w NATO, ale także w sprawie dostaw broni, które pozwolą razić cele w głębi Rosji. Wołodymyr Zełenski ponownie poruszył ten wątek, jednak prezydent Stanów Zjednoczonych tuż przed wylotem z Europy uciął spekulacje. W tej chwili nie ma jednomyślności co do broni dalekiego zasięgu dla Ukrainy. Tymczasem Rosja zacieśnia współpracę z reżimem Korei Północnej, od której uzyskała realne wsparcie w postaci 10 tysięcy żołnierzy, którzy mają trafić wkrótce na Ukrainę. Mamy coraz więcej sygnałów, że Korea Północna postanowiła zwiększyć swoje wsparcie dla brutalnej inwazji Rosji na Ukrainę. Musimy zdawać sobie sprawę, że wysyłanie nie tylko sprzętu, ale i ludzi będzie poważnym wyzwaniem dla globalnego bezpieczeństwa. Korea Północna wyraźnie dąży do zaostrzenia sytuacji na Półwyspie Koreańskim. Kim Jong-un chwali się, że w kilka dni do wojska zgłosiło się 1,5 miliona osób. Polecił też wysadzić drogi w kierunku południa. Ostatnio Korea Północna wzmocniła swoją fizyczną izolację, budując bariery w pobliżu strefy zdemilitaryzowanej. Reżim zaostrzył też represje wobec obywateli. Sytuacja międzynarodowa staje się coraz bardziej niebezpieczna. Tymczasem głos Polski jest coraz słabiej słyszalny. Ukraiński prezydent przedstawił w Brukseli plan zwycięstwa Ukrainy, jednak niejawne załączniki do tego dokumentu nie zostały oficjalnie przedstawione Polsce, co niepokoi nawet media uchodzące za wyjątkowo przychylne rządowi Tuska. Z polskiego punktu widzenia najistotniejszy był fakt, iż właśnie dowiedzieliśmy się, że Polska całkowicie i ostatecznie wypadła z gry dyplomatycznej, która zdecyduje o tym, jak zakończy się wojna. To kolejny sygnał świadczący o utracie znaczenia i coraz słabszej pozycji międzynarodowej Polski pod rządami koalicji 13 grudnia. Wczoraj w Berlinie doszło do spotkania prezydenta Joe Bidena z kanclerzem Niemiec, prezydentem Francji i premierem Wielkiej Brytanii, a tematem rozmów było m.in. bezpieczeństwo w naszej części Europy. Jednak zaproszenia dla Polski i premiera Donalda Tuska do stolicy Niemiec zabrakło. Maksymilian Maszenda, Republika. To strategia przyspieszonego przyjęcia migrantów, a nie strategia bezpiecznego państwa. Tak o dokumencie, którym chwali się Donald Tusk, mówią politycy opozycji. Dziennikarze ujawniają kolejne fakty dotyczące brukselskich porozumień i wszystko wskazuje na to, że rzeczywistość wygląda inaczej niż przedstawia ją Polakom premier Tusk. A na dodatek po informacjach o stworzeniu w Polsce 49 centrów integracji cudzoziemców dowiadujemy się, że w Warszawie powstanie meczet. O szczegółach Kamil Nieradka. Centrum Warszawy, ulica Marszałkowska. To tu powstanie kolejny meczet. Decyzję o wynajęciu lokalu dla muzułmańskiej Fundacji na rzecz Edukacji i Integracji podjęły władze Warszawy. Przypadek? Plan na pewno jest rozpisany. Decyzje, żeby wojewodowie chociażby wyznaczali miejsca, gdzie mają być nielegalni imigranci, to już było. A teraz widzimy, że są jeszcze miejsca kultu dla muzułmanów. I to w mieście stołecznym Warszawa, w tak atrakcyjnych rejonach jak Śródmieście, ulica Marszałkowska. Za 700 metrów kwadratowych muzułmańska fundacja ma zapłacić niespełna 27 tysięcy złotych netto miesięcznie. O tym ani Donald Tusk, ani Rafał Trzaskowski nie poinformowali podczas prezentowania strategii. Ale jak się okazuje, nie tylko o tym. To, co jest przedstawiane jako sukces, jest w gruncie rzeczy niczym innym jak wejściem na tą drogę, która będzie dla polskich obywateli drogą pogorszenia ich standardu życia i to takiego bardzo istotnego pogorszenia. Już dziś nawet w Warszawie są takie miejsca, gdzie dzielnicowi ostrzegają przed imigrantami, gdzie dochodzi do prób wtargnięcia nocą do mieszkań, do segmentów, bo to akurat jest taka dzielnica segmentów. Bezpieczeństwo jest zagrożone, co najmniej zagrożone
pustostany są zajmowane przez imigrantów. I tak PiS rozpoczął zbiórkę podpisów pod referendum w sprawie nielegalnych migrantów. Według liderów prawicy, jeśli Polacy powiedzą nie, to jedyna droga, żeby zmusić rząd Tuska do wycofania się z paktu migracyjnego, który na dobre otworzy migrantom drogę do Polski. W to, że na polskiej scenie politycznej dojdzie do porozumienia i problem zostanie rozstrzygnięty w referendum, nie ma co wierzyć. Szczególnie mając w pamięci to, jak poprzednie referendum torpedowali politycy Platformy. Uroczyście przed wami unieważniam to referendum. Pakt migracyjny, który dla państw członkowskich oznacza przyjmuj albo płać, ma wejść w życie od 2026 roku. A już teraz za blisko 500 mln zł tworzone są w każdym dużym mieście centra integracji cudzoziemców, dokładnie 49. A jak już powstaną te centra integracji, to one muszą działać. W związku z tym, co będzie robić to stowarzyszenie? Będzie sprowadzać jeszcze więcej imigrantów, żeby mieć pieniądze na jeszcze więcej centrów i jeszcze dalszą działalność. To nie jest polski wymysł. Tak to działa we Włoszech, tak to działa w Grecji, tak to działa w Hiszpanii. Nic nowego, bo jeśli wsłuchać się w przemówienie Donalda Tuska, na którym prezentował swoją strategię migracyjną, to między hasłami o bezpieczeństwie i kontroli cynicznie przemycił hasła o legalizacji i integracji. Do Polski każdy będzie mógł przyjechać. Pod jednym warunkiem, że spełni wszystkie procedury i prawa, to oznacza także działania integracyjne. To po co Donald Tusk mówi o bezpiecznym państwie, o odzyskaniu kontroli? Pudruje rzeczywistość. Żadne dotąd państwo w Europie bowiem nie poradziło sobie z falą nielegalnej migracji, którą obserwujemy. Obserwujemy za to enklawy poza prawem, wzrost przestępczości, zwiększone wydatki socjalne i strukturalne zmiany demograficzne, co ma swoje dalsze konsekwencje. Tempo, z jaką następuje zmiana populacyjna w poszczególnych regionach Francji czy Niemiec, szczególnie Francji, powoduje, że już dokładnie wiadomo, kiedy Francja przestanie być państwem świeckim, a stanie się państwem islamskim. To znaczy po prostu na drodze demokratycznej w wielu regionach ludność muzułmańska przejmie władzę i narzuci porządki islamskie. Mija 10 lat od pierwszego we współczesnej Europie kryzysu migracyjnego, ale okazuje się, że wciąż są jeszcze politycy, którzy robią dokładnie to samo i oczekują innych rezultatów. Kamil Nieradka, Republika. Przed rządzącą koalicją kolejny test wspólnoty. Lewica nie składa bowiem broni i prezentuje kolejny projekt ustawy o związkach partnerskich. Wiele wskazuje na to, że i tym razem propozycja minister do spraw równości Katarzyny Kotuli nie znajdzie w Sejmie większości. Tym samym w najbliższych tygodniach możemy spodziewać się kolejnej awantury w koalicji, którą łączy już niewiele, ponad to, że wspólnie rządzi. Maciej Struk. Kolejne podejście lewicy do związków partnerskich. Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy przygotowany przez minister do spraw równości Katarzynę Kotulę, która w mediach społecznościowych nie kryła satysfakcji. Tym samym kontynuujemy proces legislacyjny, który jeszcze nie miał w Polsce miejsca i który mamy nadzieję zakończy się wprowadzeniem do polskiego prawa nowej instytucji. To nowy rozdział w długim marszu po równość, który dzięki wieloletniej pracy wielu organizacji LGBT i społeczeństwa obywatelskiego doprowadził nas do tego historycznego momentu. Dziękuję wszystkim za ten ostatni czas i wsparcie. Proponowany przez Kotulę projekt zmienia aż 250 innych ustaw i wprowadza do polskiego obiegu prawnego instytucję związku partnerskiego. Zrezygnowano z propozycji przysposobienia dzieci na rzecz tzw. małej pieczy, co ma być ukłonem w stronę PSL-u. Prawo i Sprawiedliwość ostrzega, że te rozwiązania nie są zgodne z konstytucją. Projekt o związkach partnerskich zaprezentowany przez panią Katarzynę Kotulę jest przede wszystkim niezgodny z artykułem 18 Konstytucji. Rozwiązania w nim zawarte to pierwszy krok na drodze do zalegalizowania adopcji dzieci przez pary homoseksualne. Swoje zastrzeżenia mają również ludowcy, którzy zostali pominięci przy pracy nad projektem. Wczoraj było ogromne zaskoczenie też u nas w klubie, no bo nie mieliśmy informacji, że ten projekt się ukaże. Więc było troszkę zdziwienia. Natomiast były rozmowy z PSL-em, bodajże, o ile dobrze pamiętam, chyba do lipca, ale z uwagi na rozbieżne
stanowiska, te rozmowy zostały przerwane i wówczas postanowiliśmy, że przedłożymy własny projekt ustawy. Oznacza to, że trzeszczącą w posadach rządzącą koalicję mogą czekać kolejne spory, a projekt prawdopodobnie upadnie na etapie prac w Sejmie. Lewica sprzeciwia się planom Donalda Tuska ograniczenia prawa do azylu. Z kolei PSL nie zamierza popierać światopoglądowych rewolucji forsowanych przez lewicę. Widzimy w tym momencie, że obecna koalicja rządząca jest skłócona ze sobą. Ich łączą tak naprawdę tylko stołki i niechęć do Prawa i Sprawiedliwości. Poza tym różni ich praktycznie wszystko. Począwszy od związków partnerskich, przez prawo do azylu, skończywszy na kwestii związanej ze składką zdrowotną i opieką zdrowotną, która fatalnie w tym momencie wygląda. Konflikty i rozbieżność interesów widać też na innej płaszczyźnie. Wiele wskazuje na to, że już wkrótce końca dobiegnie projekt Trzeciej Drogi. Ostatnim wspólnym akordem polityków PSL i Polski 2050 mają być wybory prezydenckie. Najprawdopodobniej marszałek Sejmu, lider Polski 2050 Szymon Hołownia będzie naszym kandydatem na prezydenta i będziemy go popierali, bo tak się umówiliśmy. Ale myślę, że po wyborach prezydenckich będziemy musieli oswajać się z myślą, że jednak dalej idziemy sami, że już nie będzie Polski 2050, tylko Polska 2027. Obawiam się, że to będzie projekt, który się już wtedy skończy. Punktem zwrotnym dla całej koalicji rządzącej będą wybory prezydenckie. Maciej Strug, Republika. Debiutuje nowy program Lewy z bicepsem. Poprowadzą go Sławomir Jastrzębowski i Rafał Woś. Chcieliśmy Państwa zaprosić na program Lewy z bicepsem. Myślisz, że to się w ogóle uda? Być bardzo ładne i dość ciepłe. Dotarł do nas pogodny wyż, który przyniósł słynną, złotą polską jesień. O tym, jak kształtują się prognozy, opowie Państwu teraz Anna Gerke. Jesienna aura zdecydowanie nas rozpieszcza i warto wykorzystać te ostatnie promienie słońca. Dzisiaj obudziłem się i pomyślałem, że fantastyczna jest to dzisiaj pogoda i po prostu wyszedłem sobie na spacer. Na placach zabaw, no bo głównie z dziećmi, no i wśród zieleni, tak, bo tak najbardziej się staramy spędzać czas, mieszkając cały czas w Wielkiej Warszawie. Bardzo się cieszymy, że jeszcze można troszeczkę się ucieszyć słońcem. Tu, w Nowym Targu, cieszą się zielenią na największym w Polsce festiwalu roślin. A już w najbliższy weekend czeka nas zmiana czasu i przejście na tryb zimowy, co jednak nie oznacza, że od razu pożegnamy się ze słoneczną aurą. Złota polska jesień, ponieważ na niebie w całej Polsce dominować będzie słońce. Troszkę chłodniej będzie na wschodzie kraju, cieplej na zachodzie, więc taki klasyczny podział. Chociaż w całym kraju złota polska jesień to są wyjątki, wybierając się na wycieczkę do Tatrzańskiego Parku Narodowego, dobrze jest zachować rozsądek, bo pogoda choć piękna, to równie niebezpieczna. Na północnych stokach i w miejscach zacienionych szlaki w wielu miejscach pokryte są lodem oraz cienką warstwą śniegu. Poślizgnięcie się w stromym terenie grozi upadkiem z wysokości. Trwający weekend to definicja polskiej złotej jesieni. Bez deszczu, za to z dużą dawką słońca. I aż trudno w to uwierzyć, że to końcówka października. Anna Gerke, Republika. Zbliżamy się powoli do końca, a na koniec mamy radosne wydarzenie we wrocławskim zoo. Na świat przyszły 4 małe tygrysy sumatrzańskie. Narodziny rzadkich i zagrożonych drapieżników to sensacja na skalę światową. Jak sobie radzą nowonarodzone maluchy i kiedy będzie można je zobaczyć na żywo? O tym już teraz Aleksandra Gołda. Dla wrocławskiego zoo to ogromny powód do dumy. 4 zdrowe tygrysy sumatrzańskie to nie tylko rzadkość, ale też ważny krok w stronę ochrony tego zagrożonego gatunku. Na świecie żyje ich tylko 400 osobników.
Choć maleństwa przyszły na świat 3 miesiące temu, zoo ogłosiło tę radosną nowinę dopiero teraz. Rodzicami tygrysków są Nuri i Tengach. Wiadomość była starannie ukrywana, ponieważ pierwsze tygodnie życia są kluczowe dla zdrowia tych nowonarodzonych zwierząt. Po wykonaniu wszystkich niezbędnych szczepień maluchy mogły po raz pierwszy wyjść na wybieg. Wszystkie zwierzęta dzikie, a szczególnie w warunkach trudnych, zoologicznych, nienaturalnych, zwierzęta rozmnażają się bardzo, bardzo trudno. Więc jest to niemały sukces, ale i utrzymanie i odchowanie nowonarodzonych kociąt, bo w tym wypadku są to kotowate oczywiście, jest też bardzo trudne. Dlatego myślę, że to taka zapobiegliwość ogrodu, żeby nie ogłaszać specjalnie zbyt szybko fantastycznej nowiny. Wśród nowonarodzonych tygrysów są 3 samce i 1 samiczka. Niestety tygrysy sumatrzańskie należą do jednego z najbardziej zagrożonych podgatunków. Ich populacja drastycznie się zmniejsza przez kłusownictwo i utratę naturalnych siedlisk spowodowaną m.in. ekspansją plantacji kawy. Żyją w lasach tropikalnych, a niestety my niszczymy te lasy i one zabierają, mają coraz mniejszą przestrzeń, coraz mniejsze tereny, w związku z tym też ograniczamy ich możliwość rozmnażania populacji i rozwoju jako gatunku. Dlatego narodziny tygrysów sumatrzańskich to sensacja na światową skalę. Ciekawostką jest, że praprababcia matki tygrysków również urodziła się we wrocławskim zoo. To dowód na to, że to miejsce ma długą tradycję hodowli tych drapieżników. Aleksandra Gołda, Republika. Przypomnijmy jeszcze najważniejsze wydarzenie dnia. Polacy oddali dziś hołd swoim duchowym i patriotycznym przewodnikom. Wielkim ludziom, którzy odważnie trwali w walce o wolną ojczyznę. Nie zabraknie nam odwagi. W informacyjnej części naszego programu to wszystko, ale już za chwilę rozmowa z naszym gościem. Będzie nim prezes Instytutu Pamięci Narodowej, dr Karol Nawrocki. Zachęcam i zapraszam. Do zobaczenia za chwilę.